Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie, w którym nie będzie nauki języka, tylko coś powiem o uczeniu się, o nauce języka niemieckiego ze mną. Słuchajcie, jeżeli wśród Was są osoby, które zaczęły się uczyć niemieckiego same, bo wiem, że takich ludzi jest dosyć sporo, na moje lekcje właśnie trafiają sporo takich ludzi, że zaczęli sami, wiecie, książkę za 20 zł, jakiś kurs za 40 i teraz pojawiają się pytania, niejasności. Jeżeli wśród Was są osoby, które jeszcze nie zaczęły się uczyć języka niemieckiego, a chciałyby, mają takie wewnętrzne pragnienie, żeby ten niemiecki powtórzyć, bo mieliście na przykład w szkole, na studiach, może mieszkaliście w Niemczech parę lat, parę miesięcy, może był kontakt z niemieckim i nie wiem, może minęło 5, 10, 15, może 20 lat minęło od tego czasu, kiedy byliście w Niemczech i macie taką wewnętrzną ochotę, żeby to zacząć, żeby zacząć to z niemieckim, to ten film też jest dla Was. Ten film też jest dla osób, które uczą się niemieckiego od kilku miesięcy, od kilku tygodni, od kilku lat. Tygodni powiedziałem, niech będzie i tygodni. I jesteście w punkcie, w którym do końca nie wiecie, co dalej robić. Wasza wiedza jest często taka szczątkowa, wiecie, że tutaj szkoła, tutaj kilka lat w liceum, tutaj kilka miesięcy albo kilka lat pobytu w Niemczech. Tutaj gdzieś byłem na jakichś rozmowach, coś się działo w tym niemieckim, ale on jakby napływał z różnych źródeł. Często, bardzo dużo osób tak ma, to jest jakby normalna rzecz, nie? Że to nie jest tak, że nauka, że wiedza nasza wynika tylko i wyłącznie z jednego źródła, na przykład podręcznik, na przykład szkoła podstawowa, liceum, gimnazjum, tylko ona jest z różnych źródeł. Bo nie dość, że byliśmy na kursie, może oglądamy niemieckie filmy, może obejrzeliśmy wszystkie sezony serialu Dark, może czytamy niemieckie gazety branżowe, bo interesujemy się, nie wiem, sportem, motocyklami, samochodami i czytamy takie branżówki, nie? I jesteście w punkcie, w którym nie wiecie, co dalej, nie? Może jesteście, może wśród Was są też uczniowie, widzowie, potencjalni uczniowie, którzy zrobili sporo, coś tam umieją, ale chcą wiedzieć, co dalej. Chcą wiedzieć, co umieją, żeby móc określić, co dalej robić, jakie tematy mogliby podjąć, żeby ten niemiecki ruszyć, bo tak się zabuksowaliście, nie? Jechaliście tym samochodem o nazwie język niemiecki i dojechaliście, no powiedzmy, dosyć daleko, ale stoicie w miejscu, nie wiecie, co dalej. Mam dla Was propozycję. Mam nawet kilka propozycji, kilka metod uczenia się ze mną, nauki języka niemieckiego, na taki sposób, żebyście mogli coś z tym niemieckim ruszyć. Żebyście mogli go odpalić od nowa, nie? Opowiem o tych metodach w kontekście Patronite, bo Patronite to jest taki mocno, ta opcja, wiecie, wspierania finansowego, ale to się może odbywać poza Patronite'em, w sensie możemy to inaczej dogadać, nie? Jeżeli chodzi o finansowanie. Ogólnie oferuję 4 sposoby nauki ze mną, takie, na które zawsze znajdziecie czas i możliwość. 5. to są lekcje indywidualne, ale to już jest ostatni etap, kiedy naprawdę chcecie mieć tą lekcję i to zależy od harmonogramu. No, mi pasuje przed południami, poranne godziny, do godziny 14 włącznie, myślę, że jest możliwość. Potem już jest gorzej z tym, z indywidualnymi lekcjami. Natomiast co mogę Wam zaproponować? Tak krótko i sprawnie. Quizlet, aplikacja Quizlet do nauki języka niemieckiego. Ja w tej aplikacji zrobiłem własne lekcje. W linku w opisie macie dostęp do takiego spisu treści. Ja to nazwałem mapa gramatyki języka niemieckiego. Można to potraktować jako repetytorium online. Czyli macie temat i macie link do lekcji quizletowej
możecie tam się dostać, zobaczyć, przećwiczyć dany temat, nie? Ta mapa, ten link do tej mapy to jest takie podsumowanie gramatyki niemieckiego. Najpotrzebniejsze rzeczy, od najłatwiejszych do najtrudniejszych. W takiej chronologii bym się tego uczył. Gdybym miał się uczyć niemieckiego ponownie, to ta chronologia to są moje takie przemyślenia właśnie. W tej kolejności bym to robił. W tym Quizlecie materiał jest podzielony na klasy. Klasy to jest zbiór pewnych lekcji, które dotyczą konkretnego tematu. I tam mam klasę niemiecki od zera, mam tam klasę czasowniki erekcyjne, mam klasę, w której omawiam wszystkie znaczenia, uwaga, wszystkie znaczenia czasownika lassen. Mam klasę, w którym omawiam wszystkie znaczenia czasownika werden, werden, tak się to wymawia. Także takie krótkie podsumowania w formie takich lekcji online. Nie? Tą aplikację możecie ściągnąć na komórkę. Mając komórkę pod ręką, macie dostęp do tych materiałów cały czas. Także myślę, że bardzo atrakcyjna oferta. Kolejny sposób nauki ze mną to są live'y, live streamy. Wiem, że nie wszyscy wiecie, co to jest, nie wszyscy w tym braliście udział kiedykolwiek i mogą być pytania. Live stream to jest, słuchajcie, takie spotkanie online, na żywo. Nazwijmy to wideokonferencją. Nie? Czyli przy czym tylko ja jestem widoczny i tylko mnie słychać. Natomiast wy, jako uczestnicy, tylko piszecie. Robię to na Zoomie. Oczywiście ktoś chce być pokazany, to włącza kamerę. Włącza kamerę. Ktoś chce coś powiedzieć w czasie zajęć, też takie coś dopuszczam, to włączam mikrofon i wtedy coś tam zadaję pytanie. Często po lekcji jeszcze zostajemy parę minut, ktoś ma jakieś wątpliwości, pytanie, ja wyjaśniam to. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Kolejnym sposobem nauki języka niemieckiego ze mną to jest dostęp do archiwalnych live'ów. Czyli wszystkie te live'y, które się odbyły do tej pory, możecie je sobie obejrzeć, posłuchać. Jest to w formie takiego pliku excelowskiego, w którym jest temat i link. Wystarczy link kliknąć, te filmy są jako niepubliczne i możecie tam się dostać właśnie przez link. Nie? Tego materiału jest bardzo dużo w tym archiwum. Jedna z moich uczennic nazwała to Live Story, jako właśnie archiwum live'ów. No pomyślcie, że ja tygodniowo robię 3 live'y, w miesiącu 12, no to po roku zrobiło się tego sporo, nie? I z tego materiału jest naprawdę niemało. Ta oferta byłaby dla osób, które mają dużo czasu, że tak powiem, i możliwości słuchania, nie wiem, kierowcy, osoby, które pracują gdzieś tam fizycznie, mogą mieć słuchawki na uszach i możecie sobie to spuszczać i odtwarzać i gdzieś tam powtarzać ten materiał. Wszystkie live'y, tak swoją drogą, mają swoje odzwierciedlenia w Quizlecie. Czyli macie na przykład godzinny live sprzed tygodnia i macie jednocześnie dostęp do lekcji quizletowych, w których jest podsumowanie wszystkich zdań, które padły w czasie tego live'u. Taka szybka powtórka. Myślę, że to jest fajne. To jest trzecia. 3,5 to jest, że tak powiem, to są PDF-y, to są podsumowania quizletów w formie takich materiału PDF do wydrukowania. Czyli dostajecie to mailem ode mnie, te zdania z Quizleta. Możecie sobie to wydrukować, powycinać, stworzyć taką bazę, gdzieś do teczki wkładać i gdzieś tam rozwiesić sobie, uczyć się tego z papierem w ręku, nie? Nie wszyscy trawią, że tak powiem, taki cyfrowy kontakt. Niektórzy potrzebują papieru, ja to rozumiem. I czwarty sposób to jest zamknięta grupa na Facebooku. Tam umieszczam ankiety, tam umieszczam takie testy językowe, pytania do Was, zadania do tłumaczenia. Z różną częstotliwością to się dzieje, ale jest taki stały kontakt ze mną, możecie tam pytać o pewne rzeczy. Bardzo często, że nie ja Wam odpowiem, tylko ktoś z uczestników, ponieważ mam uczestników na przeróżnych poziomach, nie? Członków tej grupy, od podstawowych do osób, które tam mieszkają już kilkanaście lat w Niemczech i mogą coś doradzić.
Nie ukrywam, że też jestem otwarty na ich sugestie, bo oni mieszkają w Niemczech i to troszeczkę bardziej czują, nie? Niż ja. Ja mam wiedzę pewną teoretyczną, oczywiście. Byłem parę miesięcy w Niemczech, kilka lat pracy z niemieckimi firmami dało praktykę, natomiast oni cały czas tam są. To jest bardzo cenne, jeżeli chodzi o naukę, o znajomość języka niemieckiego, o poznawanie nowych rzeczy. Tak, wszystkie te rzeczy, tak powtórzę, wszystkie te rzeczy, które omówiłem, możecie w nich uczestniczyć przez parę dni za darmo. Czyli wejść do Quizleta za darmo, zobaczyć na parę dni, jak to wygląda, co to w ogóle jest. Rozeznać się w tym. Tak samo na live'y, możecie, zapraszam na live'a, na jednego czy dwa, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć, jak to wygląda. Zresztą dostęp do Quizletów, dostęp do live'ów, do archiwum, to też daje taką, wiecie, no, nawet na kilka dni, no nie jesteście w stanie wszystkich tych live'ów tam obejrzeć, ale pewne tematy możecie zobaczyć, jak to wygląda. Czyli archiwum live'ów, dostęp na kilka dni i macie możliwość obejrzenia wszystkich live'ów. Tylko, że czasowo tego nie przerobicie, bo to jest kilkadziesiąt, kilkaset godzin, myślę, materiały do posłuchania. Ale możecie kierować się tematami, które Was interesują, a nie wszystko po kolei, jak leci. No i ta grupa na Facebooku, nie? Też jest opcja, żeby zobaczenie, jak to wygląda, jakieś testy, jakieś rzeczy, ciekawostki i tak dalej. Wszystko to możecie dostać w formie przez Patronite, czyli wybierając jakiś tam próg, ale też możecie, że tak powiem, bezpośrednio do mnie z tym uderzyć i do mnie o to zapytać i dowiedzieć się, jak to wygląda, nie? I powtarzam, macie jakieś wątpliwości, chcecie rozwiać je, macie ochotę ze mną pogadać i się dowiedzieć czegoś więcej, dajcie znać przez maila, skontaktujemy się na jakimś tam Messengerze, czy Skype'ie, czy Zoomie, na WhatsAppie, no dowiemy się coś, ja mam coś udzielić odpowiedzi na pewne rzeczy i tak dalej, nie? Także zapraszam. Zapraszam do kontaktu. Jeżeli nie macie ochoty i oglądacie tylko to, co publikuję też na kanale, to też jest powód do radości dla mnie. Bardzo się z tego cieszę. Z takich ciekawostek tylko dorzucę, że usunąłem reklamy z pierwszych... reklama przy rozpoczęciu filmu, nie? Usunąłem to. Znaczy mnie samego to denerwowało, także stwierdziłem, że tego nie chcę. Także gdzieś tam te reklamy się później pokazują. Możecie przeskoczyć reklamę po 5 sekundach, ale możecie ją obejrzeć do końca, może nie do końca, może większą część jakąś. Też do tego zachęcam. Każda sekunda obejrzana przez Was reklamę to jest jakieś finanse dla mnie. Ale możecie to zrobić tak jak zwykle. Jak można zrobić po 5 sekundach jest... jakby pomiń reklamę i to nie jest problem. Dobra, wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę, że obejrzeliście, że Wam się chciało. I nagroda dla Was. Osoby, które napiszą, które będą chciały uczestniczyć w moich akcjach, dostaną ode mnie nagrodę. Takie coś wymyśliłem. To są, słuchajcie, takie opaski silikonowe. Opaska silikonowa, na którym jest 10 słów, o które bardzo dużo osób pyta, nie rozumie albo zapomina. Jetzt, später, ja to napiszę w opisie, nie? Schon, nicht mehr, sogar, nur, noch nicht. Te opaski są małe, one mają 15 cm długości, czyli bardzo mała dłoń, tylko dziewczęca albo kobieca, to zaznaczam. No tak mi wyszło, no. Coś tu. Na drugi raz zrobi inaczej, ale pierwszych 10 osób, które się zgłosi do mnie i jakby będzie lekcję chciało i zapłaci, to dostanie właśnie w nagrodę taką opaseczkę. Oczywiście zostawicie mi jakieś namiary na adres i to wyślę. 10 osób na maila, które rozpoczną współpracę ze mną, taką fizycznie, nie? Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam cieplutko. Do kolejnych filmów. Trzymajcie się, cześć!